Dobrze, moi mili, witam was bardzo serdecznie do gameplayu. Zapraszam was bardzo serdecznie z Xboxa 360. Będzie tutaj oczywiście Galaga Legends na tym całym pasku osi czasowej. No i jak chcecie zobaczyć Forza Motorsport 3, to też wam tam was zapraszam. Ostrzegam tylko na początek, że niestety Elgato prawdopodobnie źle do końca przekłada mi dźwięk z mikrofonu i niestety tutaj cały prawie cały czas mój mikrofon pierdzi, a tak jak tutaj słychać, no tego nie ma. Jeszcze będę musiał to dokładnie zobaczyć, ale jak pierdzi, no to będziecie musieli to niestety przeboleć. Innym razem gameplay spróbuję zrobić już w inny sposób. Nagram po prostu ścieżkę osobno. Nie będę nagrywał przez Elgato, bo pewnie ten sprzęt mi tutaj przeszkadza odrobinę, a tylko sam gameplay z konsoli przedstawię. Także bardzo was serdecznie zapraszam i takie małe ostrzeżonko było tutaj z mojej strony. Miłego oglądania. Dobrze, moi kochani, zapraszam was do kolejnego gameplayu. Tym razem będzie Galaga Legends DX na Xboxa 360, gra dostępna tylko w wersji cyfrowej, również jest na wersji PlayStation 3. No i tutaj ogólnie wcześniej robiłem z tej gry właśnie jakiś tam gameplay, ale niestety mi się nie za bardzo udało nagrać to w takiej odpowiedniej jakości. Nie wiem jak tym razem będzie, ale myślę, że jakoś sobie damy radę. Słuchajcie, naszym podstawowym zadaniem będzie przejście do końca Time Attack na właśnie te wszystkie małe poziomy. I tutaj wam pokażę, że mi zostało ostatnie osiągnięcie, które no jest, wiadomo, wymagane do tego, żeby zrobić. Troszkę czasu mi zajęło, żeby przejść chociażby na harda. Tak, ten odstęp czasu, no może tutaj nie liczmy tego, bo to są takie łatwe rzeczy. To każdy zrobi. Ale na harda faktycznie troszkę czasu mi zajęło, żeby to zrobić. Tomb Raidera ostatnio sobie przychodziłem, ale to później, inna sprawa w ogóle. Zostały nam trzy ostatnie poziomy, te co są zaznaczone na pomarańczowo, przekreślone na dodatek. No to są zrobione i wystarczy, że powiedzmy weźmiemy sobie tylko inne wizualia, żeby było ciekawiej odrobinę niż takie jakieś tam brzydkie, wiadomo, jakieś wizualia, nie wiem, niezbyt pasujące do tematu. No i jedziemy, tym bardziej jak lubimy retro. Możemy strzelać w każdy kierunek, tego nie pokazałem na gameplayu tamtym. Prawą gałką do tego używamy. Do tego celu. I generalnie możemy używać prawy bumper lub lewy bumper do zmiany właśnie trybu strzelania, czy to bardziej właśnie tak na skos, czy na wprost. Na PS3 też to jest ujęte L1 lub R1. No i tyle z pierwszego krótkiego poziomu. Ja bym chciałem pokazać to szybko w miarę jak to się robi, z czym to się je. Tutaj gdybym miał na Type 1 z nakładką graficzną, byłoby tak dosyć nieciekawie, a tu mamy za to miły akcent od Namco, także coś tu zawsze jest. Dobra. Także jeszcze raz pokażę, jak to się zmienia. Strzelamy tutaj tak na wprost w dany kierunek. LB lub RB. Zmieniamy sobie formację strzelania. I generalnie tak to wygląda. Oczywiście te poziomy nie równają się z tym, co miałem wcześniej, bo jednak wcześniejsze poziomy były dosyć wkurzające. Dlatego oszczędziłem to sobie na dzisiaj, żeby wam pokazać w miarę, zrobić na fajne osiągnięcie, a i poza tym pokażę wam, jak wycalakuję grę. I już, bo zostało nam ostatnie zadanko już tutaj, czwarte. I jeszcze raz zobaczycie na koniec, tutaj nie jest to jakaś, wiadomo, wielka chwila, no ale jednak warto to sobie tam zapamiętać, także to osiągnięcie jest jeszcze zablokowane, ale oj, wziąłem jedynkę. Dla odmiany tym razem. Żebyście zobaczyli, jak domyślnie gra może wyglądać. I wygląda całkiem znośnie. Wygląda całkiem spoko. Grafika jest fajna. Jest dużo kolorów. Bardzo dużo się dzieje na ekranie, więc to tutaj bierzemy pod uwagę. O nie, tylko nie ten motyw.
na boki, bo tego nie lubiłem. Często tu przegrywałem. No tak jak tutaj chociażby. Chwila porażki niech będzie zanotowana, nie żeby było, że ciągle dobrze gram. Dobra, i słuchajcie, jeszcze dwie fale. Nie wiem, czy ja to zrobię normalnie. 3 sekundy, wątpię w to. Bo naszym zadaniem to trzeba zrobić. Nie można olać żadnej fali, tylko trzeba zrobić wszystkie. Nie tak jak w trybie zwykłym, gdzie możemy sobie olać te plansze, żeby tylko przejść. A tu trzeba zrobić w ogóle wszystkie. Wszystkie trzeba zaliczyć. Więc to już wam pokazuję. Jeszcze planowałem na ten gameplay jeszcze dorzucić jedną grę, bo to będzie za krótko. Chciałbym wam pokazać Forza Motorsport 3. Chciałem powiedzieć Horizon, ale jeszcze Horizona żadnego nie mam na 360. Okay. Chociaż bardziej to bym chciał 2, bo tam są fajne mapy. No i słuchajcie, mamy ostatnią falę. I to wszystko. Z tej strony. I słuchajcie, zaraz powinien być Acik. No i proszę bardzo. Wyścig z czasem. Dokładnie. No i dobra, i gra praktycznie zrobiona. Wszystko porobione, możecie sobie zobaczyć. Trochę się w to gra. W te time ataki. Reszta praktycznie, tutorial jest bez znaczenia. No i tutaj mamy te poziomy. Jest 5 faz, tak jak widzicie, 1, 2, 3, 4, 5. Po prostu musicie przetrwać na danej planszy. No i Championship to taki troszkę trudniejszy zlepek tych właśnie stref, nie? Także to jest to. No i słuchajcie, mamy wszystkie odblokowane. Zobaczmy sobie ikonkę. No, wróg jest oznaczony, także wychodzimy z gry i pokażę wam, jak to wygląda z tymi osiągnięciami u mnie, bo już się gra nabiła, także mogę sobie to odhaczyć w tej chwili, bo chciałem wam to przede wszystkim pokazać. No i dobra, pokazuję wam już, jak to u mnie wygląda w osiągnięciach. I słuchajcie, Galaga Legends, Legends się bardziej mówi. Chociaż bym powiedział, że Legends. Nie wiem, jak się to wymawia tak naprawdę. Dobra, Legiony Galagi w każdym razie. Mamy zaliczone tutaj na wszystkie osiągnięcia. Niedawno zrobiłem Retro City Rampage jakimś cudem, naprawdę niemożliwym do zrobienia w sumie. No i praktycznie będziemy tutaj mogli się tym zadowolić, że jest już gra w pewien sposób zrobiona. Dla mnie to lepiej. Odpalimy sobie Forza Motorsport 3, bo chcę wam pokazać też pewne sytuacje tutaj. Może kiedyś, ja wiem, zrobimy let's play z takiej długiej serii. Pamiętajcie, że to jest dosyć długa gra, więc no jak najbardziej tutaj jednak będę musiał najpierw sam zbadać sytuację, jak gra się ciągnie, bo wiem, że ona jest dosyć długa niestety. I sobie skopiuję save'a, pozwolicie. I zobaczycie, jak mi idzie w tytule od strony właśnie tej technicznej, że po prostu wiadomo, tak po kolei może jakieś osiągnięcie wpadnie po drodze. No zobaczymy. Mam nadzieję, że wam taka forma się spodoba. Do Kaśki nie może podejść. Jej na pewno nie będzie przeszkadzać. No i dobra. Dobra, mamy Forza Motorsport 3. Jeden z tych ciekawszych tytułów. Wyszły oczywiście kolejne, no bo jak inaczej? Dlaczego nie oceniłem tego? Nie wiem, co ja robię. W każdym razie bardzo fajna ścigałka. Graficznie wygląda całkiem fajnie. No dla niektórych może to już niekoniecznie standardy, wiadomo, Forza Horizon 3 czy tam innego tego typu, ale mi się podoba. 2009 rok.
ma się przed czym tak naprawdę chwalić. Tak. Dobra. Mamy studio, które pewnie albo nie istnieje, albo się inaczej przeobraziło w jakieś inne. Nie pamiętam teraz. Dobra. Pokażę wam jedną trasę chociażby. I tu mamy główny tryb właśnie. Tu mam swoje odpicowane auto Forda Fiesta. Chyba Fiesta, tak? Tak, dobrze pamiętam. Zetek SK, jeden z tych nowszych modeli oczywiście. Tu mam też inne jeszcze, które dostają w nagrodę za przechodzenie kariery. Ale tutaj weźmiemy sobie akurat wyścig. Jest takie głupie osiągnięcie, znaczy nie takie głupie, bo to by było w sumie oczywiste, ale jest takie osiągnięcie na temat zrobienia każdej trasy możliwej w... No dobrze, ja wszystko wiem, tak? Żeby zrobić każdy wyścig, który będzie w trybie sezonu, na pierwszym miejscu, nie? Pokażę wam to, bo zrąbałem wcześniej jakiś tam wyścig, musiałem od nowa zaczynać, co prawda dużo nie straciłem. Więc tutaj też to będzie brane pod uwagę przeze mnie przez kolejne tygodnie, żeby to sobie ograć. To też będzie w miarę łatwe. Tutaj generalnie zależy mi na tym, żeby wam to pokazać, żeby samochód był na poziomie 5. Każdy samochód można do 5 poziomu sobie ulepszyć, a tak generalnie tutaj to są najdłuższe osiągnięcia na level kierowcy, a nawet do 50 jest. No i też jest jeszcze dosyć długi proces przechodzenia, czyli pierwszy rok w trybie sezonu, drugi rok, czyli taki kalendarz macie i tam miesiące po kolei trzeba po prostu to robić. I do 6 roku. 6 lat takich, nie? Na każdy miesiąc przypadają 4 wyścigi, więc można sobie policzyć, ile tych wyścigów będzie, nie? Takie tam pozostałe pierdoły. A najtrudniejsze osiągnięcie, jakie do tej pory miałem, to właśnie zrobić, nawet co ciekawe, po polsku jest podpisane, a gra jest tutaj po angielsku. Zaraz wam opowiem historię śmieszną. Tutaj zdobądź ponad 100 tysięcy punktów na jednym okrążeniu. Wybiera się bardzo długą trasę w Japonii. Bierze się jeden z samochodów Bugatti i tam trzeba drifty robić. Niestety, ale masakryczne. Jest to o tyle kłopotliwe, że no, troszkę takie jest denerwujące. Ale udało mi się to zrobić, no, więc zobaczymy. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, tą trasę zrobimy. Widzę, że ona będzie długa. Więc pokuszę się chociaż o ten fragment gameplayu. Zrobię co mogę, żeby jak najlepiej wypaść. Chyba wyciszę muzykę. Spróbuję wyciszyć muzykę, bo tu będzie licencja, więc ja tu nie chcę zostać po dupie. Zaraz sprawdzimy, czy będę mógł w ogóle to zrobić. Opcje, audio, o. I tutaj. Na chwilę obecną sobie to wyciszę kompletnie. Trochę tutaj pogadamy. Dobra. No i jedziemy. Pokażę wam, jak ja jadę. Między innymi tutaj na początku, jak zaczynałem w to grać, to o Jezu. Trzeba było się przyzwyczaić do sterowania tymi samochodami. Ale teraz. Teraz to jest pikuś. To jest mój ulubiony widok z kamery, co prawda ja nie lubię innego. Ten jakoś już nie jest mi wygodnie przy tej kamerze grać, jakoś tak mniej poręcznie, a tutaj przynajmniej wiem, co robię. Czuję się jak w Gran Turismo, bardzo podobna jest zasada grania, bardzo podobne te gry są, więc można się pomylić, ale nie, to jest Forza Trójka. Jedziemy. Mam takie zasady, że jak zrobię pewną grę, to dopiero wolę ją tam, wiecie, kupić, nadrobić, bo z Forcami jest taka sytuacja, że to są dosyć długie gry, tutaj trzeba naprawdę posiedzieć trochę przy nich, pozaliczać te trasy i tak dalej, więc no tutaj na razie będę grał tylko w trójkę, nie będę żadnej jeszcze kupował. Chociaż tak jak byłem w Gdyni, chciałem wziąć czwórkę, ale wiem, że czwórka wygląda zarąbiście. Ma najlepszą grafikę chyba, jeżeli chodzi o wyścigi. Ale na razie trójka, widzę, że jest troszeczkę zabawy przy tym, no to postaram się to zrobić najpierw. Może jakieś gameplay co jakiś czas będę pokazywał.
z tego mojego przechodzenia, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak sobie radzę. Sobie niestety przewinę, bo zrąbałem zakręt. Oczywiście tutaj gra nas tutaj nie karci za to, że zrobiliśmy taką powtórkę. W zasadzie to od tej odsłony chyba trzeciej czy drugiej pojawiła się ta opcja przełączania. Właśnie nie pamiętam, czy na pierwszym Xboxie było coś takiego, czy dopiero w drugiej części. Nie pamiętam właśnie teraz. Teraz nie chcę o tym mówić, ale wiem, że gdzieś, że wcześniej tego nie było po prostu. Nie było takiej opcji technologicznej po prostu. No. Także pomału na razie jestem do przodu z niektórymi rzeczami oczywiście. Dzisiaj planowałem nagrać odcinek z GTA Liberty City Stories, ale nie wiem, czy mi się to uda zrobić, bo trochę czas mnie goni. Nie będę miał teraz na razie czasu na to, chyba że naprawdę zapnę poślady i to zrobię, ale no nie wiem, zobaczymy. Na razie ten gameplay, jakaś taka mała odskocznia od innych rzeczy, żeby też troszeczkę na tym kanale było tych gameplayów, no bo nagrywam o grach, a nie ma gameplayów, no coś tu jest nie tak, nie? No więc tutaj niestety mam trochę roboty, tak w ogóle stream będzie dzisiaj po 18, jeżeli nie, no to jutro będzie, jak się oczywiście coś tam nie uda, bo to też różnie jest. Oczywiście znalazłem, powiem tylko w skrócie, że znalazłem możliwą nową pracę. W sobotę przejdę na taki próbny dzień, zobaczę, jak to jest. Jeszcze nie powiem wam w czym, ale na streamie dowiecie się więcej. W każdym razie nowa praca za pasem. Taka troszkę lżejsza dla mnie. Od czasu do czasu przyda się taka lżejsza praca, naprawdę. A i też wcale nie z byle czym. Więc mam ku temu małą radość, ale zobaczymy jeszcze. Na razie to są takie testy moje, czy to faktycznie wypali na dłużej. Chciałoby się coś na stałe znaleźć fajnego, no ale wiecie, jak to czasami jest. Dobra, słuchajcie. Dogonimy gościa. Jestem drugi. Ale że ten czerwony mnie denerwuje. I chyba mam okazję go prześcignąć, bo jest teraz ładna, prosta na razie jeszcze. Wyprzedzam typa. Wyprzedzam. I wyprzedziłem. Ale muszę tutaj zahamować. I jechać pomału, o. Mam taką zasadę generalnie w osiągnięciach, jeżeli ja po prostu wiem, że danej gry już nie zrobię na calaka, bo na przykład nie ma usług internetowych, powiedzmy serwery zostały zamknięte, może na przykład grać w singla, Skate 1, jaka tam jeszcze gra była tak promowana z internetem, a później się okazało, że nie ma serwerów. Jakieś te nowsze odsłony jakichś gier, nie wiem. Słyszałem, że Titanfall będzie miał za jakiś czas wyłączone serwery, bo coś tam, jedynka, bo już niedużo osób gra, więc no, więc jest tutaj jakiś mały problem dla ludzi, którzy no wiedzieli, że jest gra online, a się okazuje, że po prostu ona nie działa. Łożesz ty gnoju, nie ma tak, ale mnie potraktował. Dobra. Dobra, jest najważniejsze, żebym się od nich oddalił i jestem już teraz bezpieczny. Także generalnie jak wiem, że daną grę po prostu nie zrobię, to robię tak, żebym zdobył tych osiągnięć jak najwięcej, żeby ta pula chociażby była w rozsądnej liczbie. Jeszcze ten Tomb Raider mi został, w ogóle to jest przerąbana odsłona troszeczkę, Underworld, ponieważ jest dużo szukania skarbów. Na szczęście udało mi się to niedawno zrobić, zaraz wam pokażę wyniki z tego, tylko pozwólcie, że zrobię to najpierw. Trochę mi się w to grało, nawet fajna odsłona, ale jednak z tym szukaniem tych skarbów to jest jednak przerąbana sprawa. Dopiero nowsze odsłony wiem, że już jest troszkę lepiej z tym, są mapy do wykupienia i tam już są zaznaczone pewne elementy do szukania i gra się po prostu w te odsłony lepiej. No na razie z Tomb Raiderem robię przerwę solidną, bo jednak takie gry mnie denerwują szybko. Tam, gdzie się po prostu nie odnajduje, no to szybko, wiadomo, łapie nerwy. Tak, a tutaj przynajmniej mam force, wiem co robię, być na każdym wyścigu pierwszy, tam wszystkie samochody mieć z danej marki, znaczy mieć samochody z każdej marki w grze, o może tak. Nie, więc tych kredytów musi się troszeczkę nazbierać, więc ja tu na razie inwestuję tylko w jeden samochód. No chyba, że w jakiś tam inny wezmę, no to nie wiem, zobaczymy, tak. No na razie mi chodzi o to, żeby zrobić ten
level samochodu 5. Nie jest jakieś mega trudne, trzeba trochę pojeździć. Taki samochodowy airbag. Lubię te dźwięki pędzącego samochodu zawsze z innej strony. Jeszcze raz wam to pokażę. Nie, fajne uczucie. Czuć tą prędkość z każdej strony. Inaczej ją słychać tym bardziej. I tak sobie gram. Pomału. Do przodu. Także zawsze tam jakaś chwilka się znajdzie na ogranie tego oczywiście. Także widzicie. Ktoś się mnie w ogóle pytał, tam widziałem, że dużo osób tam pod jakimiś gameplayami się pytało, kiedy będzie gameplay z PSP, czy tam Nintendo DS-a. Tam była jedna osoba, która się spytała o taką rzecz. No z PSP gameplaye na pewno będą, tylko po prostu tych gier już nie mam tak tyle, żebym nagle miał co pokazywać. Trzeba najpierw coś tam, wiecie, ograć, poznać bliżej. Wolałbym pokazać Tekena, bo Tekken nie był pokazywany chyba na moim kanale, piątka czy szóstka. I w zasadzie byłoby to wszystko z innych gier, bo GTA nie chcę wam pokazywać, bo widzieliście, Chinatown Wars też wam pokazywałem gdzieś tam, więc nie chcę się powtarzać, po prostu chcę dobierać sobie takie gry, których po prostu nie widzieliście, których po prostu nie widzieliście na kanale, więc o to mi chodzi, żeby tak właśnie to wyglądało. No i proszę bardzo, wyścig, który trwał 7 minut, praktycznie został zaliczony godnie. I proszę bardzo, zobaczymy, czy coś tam wpadnie. Oczywiście. No i proszę bardzo, poziom kierowcy 5. No to jeszcze jeden wpadnie, czy nie? A nie, bo to poziom kierowcy, nie samochodu. Mhm. Kolejny Fordzik podesłali mi. W ogóle śmieszna sytuacja w tej grze, bo miałem na polskim Xboxie tą grę właśnie. Zainstalowaną, była kompletnie po polsku, czyli był lektor i były napisy. Natomiast tutaj wow, ale siana. Natomiast tutaj mam angielskiego Xboxa Live'a, nie? A tu mam właściwie... Congratulations on completing your first season. You have been invited to race in the upcoming season, which is one month longer. No tak, jeden miesiąc dalej. No oczywiście, to jest... O, to już? Wow, ej, nie spodziewałem się, że to już pierwszy rok? Ja myślałem, że to będą miesiące jakieś, kurde, pozaliczane. Że 12 miesięcy, a to już? Wow, szok! Sezon drugi. Ładnie. Dobra, wybierzemy sobie od razu turnieje, jakie są. Oczywiście lepiej brać takie, za które dostaje się najwięcej pieniędzy. No wolałbym to wziąć, zobaczymy jakieś limity. Oj nie, to musimy wziąć jakiś inny, bo chcę wziąć sobie takie mistrzostwa, które pozwolą mi na otrzymanie levelu 5 w samochodzie. Nie jako kierowcy, a samochód, nie? Takie moje założenie. Dobra. Wow, nie spodziewałem się, że to osiągnięcie dostanę, więc to jednak chodzi o nie sam pełny rok, a jako w ogóle sezon. O to chodzi. Znaczy to tak jest podpisane, ale no ja to rozumiem inaczej. No dobra, jeszcze to zrobimy. Słuchajcie, gameplay troszeczkę będzie trwał. Myślę, że nie będziecie mieli mi za złe. To dzisiaj już nic nie nagrywam z laptopa. No bo nie, no bo to trochę będzie jednak trwało, zanim to się zrobi w pełni w Elgato i wtedy będę mógł montować, także... Dzisiaj wieczorem oczekujcie filmu. Ze streamem jeszcze się zastanowię, czy dzisiaj, czy jutro. Wolałbym jutro, wiecie? Jutro w piątek o normalnej godzinie, gdzieś tak 17-18. Zobaczymy jeszcze, jak wypadnę z resztą tutaj w domu, z obiadem i tak dalej, bo to wiecie, jak to jest. Dobra, zróbmy sobie jeszcze to, bo chcę sobie nabić level samochodu 5, żebym mógł inne pojazdy już sobie wybierać, nie tylko ten mój zielony. Także no, oddanie detali samochodów, odwzorowanie szczegółów karoserii jest bardzo tutaj, bardzo zarąbiste. Jest bardzo zarąbiste.
W ogóle fajnie się ktoś nazywa. Jay Kim. Czy to ten Kim? Ten popularny? Ładnie, co? Ach, to ta trasa jest. Ja się tutaj znowu wróciłem. Dobra, to i tak nic się nie stanie, bo tu chodzi o to, żeby zaliczyć 6 sezonów, a i tak to... Wszystkie trasy i tak będę musiał porobić sobie na trybie dowolnym, więc nie ma tutaj problemu. Już nie cisnę na te osiągnięcia, bo... Nie wiem, jakoś mi się fajnie to nabija. Nie wiem, dlaczego tak mam. Generalnie nie jest to takie dobre podejście do gier, bo wiecie doskonale, że jak się idzie tylko na osiągnięcia, to później... No dobra, no zrobiłeś na całość i co wtedy z tą grą zrobisz? Wywalisz ją? Nie? Ja mam taką zasadę, że jak zrobię, to po prostu ją sobie zostawiam. W razie, gdybym jakiś gameplay chciał zrobić czy coś, to po prostu ona będzie na moim dysku. I już. Nie, więc... Takie mam zasady. A jak wiem, że jak daną grę zrobię na 1000 punktów, czy tam na całość, to cisnę bez problemów tutaj. Wow, więc nie ma tutaj żadnego kłopotu największego. Więc mówię, zrobić te najważniejsze rzeczy, a resztę sobie zostawiam na kiedyś tam i tyle. No. Także marzec przed nami, słuchajcie, będę prawdopodobnie w nowej pracy, także troszkę mniej filmów będzie, mniejsze zagęszczenie, ale za to i też będzie ciekawie. Będę uruchamiał konkurs, on już będzie na zasadzie takiej, że będziecie mi podsyłać pracę na maila, już nie będzie żadnej poczty tutaj fizycznej czy jakiejś tam innej, tylko faktycznie będzie już na maila wszystko wysyłane. Tak jest jednak wygodniej, powiem szczerze, i te wyniki będą sprawniej podawane. Na czym ten konkurs będzie polegał? Powiem wam tylko w skrócie, że będzie polegał on głównie na podsyłaniu prac na jakiś temat do wygrania. Jest oczywiście kierownica, niezbyt wiecie, jakaś tam wiadomo wyczesana, będę wam musiał pokazać to na streamie, wszystko wypakuję, pokażę wam, żebyście wiedzieli, co możecie wygrać. Będę miał matę do tańczenia do wygrania na Wii czy tam GameCube, więc jak ktoś ma konsolę, ktoś ma coś tam, jakąś grę taneczną, rytmiczną, Just Dance, nie wiem, obojętnie, to zawsze tam się coś komuś przyda. I mam parę gierek na peceta oczywiście, no na peceta niestety gier nie zbieram, więc tutaj na konkurs jak najbardziej pójdzie. Niestety z jedną grą się zawiodłem, bo to GTA 4 instalowałem jakiś czas temu i niestety uruchomienie tego to graniczy z cudem. Ja nie wiem, jak Rockstar mogło spitolić tak samo już zainstalowanie gry. Optymalizacja to jedno, ale móc zainstalować to na obecnych systemach to jest kurde jakiś dramat. I nawet na tych starszych, więc ja nie wiem, jak to kurde ludzie łapali to na peceta. Już na konsoli naprawdę mówię, wszystko jest lepiej zrobione. Płytkę wsadzasz, zainstalujesz sobie, czy tam grasz z płyty i macie. I nie musicie nic tam wpisywać, nic tam kombinować, żadnych programów, tylko sobie odpalacie i gracie i to wszystko, a nie jakieś tam na komputerze cuda na kiju, nie? Także dlatego na komputerze nie gram. No i jeszcze inne gry na peceta się znajdą. Także wygranych będzie troszeczkę, będzie wygranych tyle, ile nagród, więc możecie mieć już tutaj pole do popisu. Tematem przewodnim będzie generalnie tworzenie moje filmów na przestrzeni 10 lat, bo w tym roku generalnie będzie 10 lat od pierwszego filmu wrzuconego na YouTubie. Już go nie ma dawno, ale gdzieś go tam pozwolę sobie wyobrazić. On był krótki, on był z GTA Vice City i on pokazywał replay jakiś tam nagrałem. Jakiś taki dziki, taki mój pierwszy gameplay w zasadzie był robiony z muzyczką jeszcze w tle. Jeszcze prawa autorskie się nie czepiały o takie bzdury jak muzyka w tle, jakaś taka, wiecie, bardziej znana czy mniej znana, i wrzuciłem to sobie, było to parę lat i konto zostało usunięte z powodów jakichś takich głupkowatych, oczywiście nie z mojej strony, tylko od strony, no wiadomo, nie będę tutaj mówił, od strony bliskich, nie wiem dlaczego, no ale jednak filmik pozwoli tutaj przedstawić słownie na streamie generalnie prace rysunkowe, graficzne, jakieśkolwiek, może jakaś rymowanka, kto wie, to już będzie zależało tak naprawdę od was, co będziecie tam chcieli zrobić fajnego. No i dobra, samochód ma już level 5 i tu już nic więcej nie będę musiał robić dla tego auta, więc mogę sobie zmieniać w każdym razie, tak? Kolejne osiągnięcie, jeżeli chodzi o takie expienie, to już wam pokazuję, troszeczkę tego przybyło podczas tego gameplayu, więc no już pół godziny, więc spoko.
Będzie to, już wam mówię, już będą levele 6, 7, 8, 9, 10 i 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 i 50. I tutaj generalnie mamy te określone lata. Nie ma tego dużo, to się tak zdaje, tylko te osiągnięcia z udziałem internetu. Tutaj trzeba mieć golda wykupionego, na razie nie mam. Także już jest całkiem ładna kolekcja obrazków. Lubię kolekcjonować obrazki. Nie tylko gry, ale i obrazki w osiągnięciach, więc macie tutaj ku temu powód. Zobaczymy. Temat konkursu będzie na streamie. Jeszcze zrobię oddzielny film, żeby dotarł on do większej ilości osób. Także będziecie na bieżąco informowani. Także ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Co sądzicie o gameplayu? Dajcie znać oczywiście, czy wam się podobał. Co sądzicie? Jakie gry chcecie w ogóle z mojej listy gier na konsolę? Jeżeli chcecie coś tam, to chętnie napiszcie. Ja wszystko to podłączę i dla was nagram, jak najbardziej tak uczynię. Dobra. Wychodzimy legalnie. Nie na chama. Ładnie sobie tak wyjść. Na razie to będzie wszystko. Spróbuję to sobie zmontować. No i to będzie na razie wszystko. Dobra, także powitajcie moje menu na koniec. No i pozdrawiam jeszcze raz. No i do zobaczenia.